Witam serdecznie, z tej strony Patryk Rojo-Rojewski. Krzysiu, serdeczny kolego, pozdrawiam Cię serdecznie i równie serdecznie pozdrawiam Twoich wspaniałych widzów, którzy przygotowali dla mnie kilka pytań. Tak jak uzgodniliśmy, ja sobie pozwolę na nie wszystkie odpowiedzieć w ramach jednego filmu ciągiem i żeby nie przedłużać, pozwolicie, że przeczytam pytanie numer jeden, mianowicie: jakie inspiracje udaje Ci się wyciągnąć z gier? Czy Twoim zdaniem gry służą obecnie tylko czystej rozrywce, czy mogą być źródłem inspiracji i kreatywnym impulsem? Ja na ten temat swojego czasu wypowiadałem się w bardzo szerokiej formie. Jeśli jesteście zainteresowani bardziej rozbudowaną odpowiedzią na wspomniane pytanie, wpiszcie sobie na YouTubie projekt Tarcza. Po prostu projekt Tarcza i ten materiał jest o tyle przewrotny, że wyodrębniłem w nim kilkanaście różnych przykładów elementów, na które gry mają bardzo pozytywny, kreatywny wpływ, zapominając o właśnie tym podstawowym argumencie, tej podstawowej cesze, o której jest tutaj mowa, czyli czysta rozrywka. Reasumując, zwróćmy uwagę, że zarówno rozwój gier wideo, jak i generalnie popularyzacja i sam rozwój internetu to przede wszystkim mnóstwo nowych, ciekawych miejsc pracy. I to nawet nie tylko chodzi bezpośrednio o sam game dev w myśl pisania gier, robienia gier, o tym można by mówić godzinami, specjalnych kierunków na studiach, które pomagają jakby szkolić się w tworzeniu gier, jak i szkolić się w pisaniu o grach w myśl gamingowego, growego dziennikarstwa. Tak? Inna sprawa to praca, nie praca. Bardzo dużo jest w tym wszystkim inspiracji. Dobrym przykładem na to wszystko jest moje community tarczowników, których gry zainspirowały do masakrycznej ilości bardzo ciekawych, intrygujących, naprawdę bardzo, bardzo interesujących działalności, od rysowania, malowania, kodowania, tworzenia, grania na jakimś konkretnym instrumencie, jakichś konkretnych motywów muzycznych, ścieżek dźwiękowych, rysowanie, malowanie, rzeźbienie. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja Wam powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy jako magistra socjologii, gdzie przez całe 5 lat dla mnie studia to nie jest tam papierek i z głowy, tylko studiowanie, czyli pogłębianie wiedzy na jakiś temat, jakby z własnej inicjatywy. Ja się właśnie tym zająłem pod kątem socjologii nowych mediów, gier wideo. Swoją przygodę ze studiowaniem zakończyłem pracą magisterską zatytułowaną Po drugiej stronie ekranu: socjologia gier komputerowych. Jakby zwracając uwagę wszystkich doktorów i profesorów, że tak naprawdę gry wideo z naciskiem na ten element online to jest praktycznie nowe życie, nowe źródło wiedzy socjologicznej, którą można badać od absolutnie totalnych podstaw. Także tutaj mógłbym gadać godzinami, jest tego bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo i widać to na podstawie mojej działalności, fanowskiej twórczości moich widzów, jak i tego wszystkiego, o czym była mowa właśnie we wspomnianym materiale projekt Tarcza. Pytanie drugie. Czy uważasz, że wypracowałeś sobie niszę, w której jest Twoje miejsce? Czy może jednak czujesz stałą konkurencję ze strony innych kanałów? Czy inni twórcy, nie licząc takich, z którymi współpracujesz bezpośrednio, wywierają jakiś wpływ na to, co sam tworzysz? I tak, i nie, bo ja jestem raczej taką osobą, która niespecjalnie ma ochotę i czas monitorować konkurencję, ze względu na to, że nie chcę się sugerować. Nawet nie chodzi o to, że nie chcę się inspirować, że nie chcę kraść. Nie, po prostu nie mam na to specjalnie czasu, to jest raz. Dwa, mam, wydaje mi się, taki swój specyficzny, artystyczny styl bycia, którego jest strasznie trudno podrobić, tak? Bo tutaj dużą rolę odgrywa pasja i charyzma i to się przenika w wielu różnych moich formatach, jeśli chodzi o wiele różnych playlist i materiałów. Nie nazwałbym już w tym momencie gier niszą, jakby odpowiedź na pierwsze pytanie, myślę, ten temat wyjaśniła. Paintball nazwałbym bardziej taką niszą, w której się jakby specjalizuje w myśl czegoś, czego nie ma w Polsce, nie ma przede wszystkim na świecie, czyli moje integracyjne inicjatywy sportowe Paintball z Rojem, bo tu się integrujemy, bawimy się, są gry wspólne, filmy, konkursy, nagrody, integracja face to face, czyli ta, którą lubię najbardziej, bezpośrednia z widzami w myśli takiej kreatywnej symbiozy. Gdyby nie było moich fanów, nie byłoby mnie, także taka transakcja wiązana, o której staram się nigdy nie zapomnieć. Także
bardziej niż inspirują mnie inne kanały, tylko gry same w sobie w myśl tego, pod jakim kątem je badam i to, na jakiej cesze charakterystycznej, motywie głównym chcę się skupić, jeśli chodzi o opis danej gry, jeśli chodzi o jeden tytuł, jak i pod kątem jakichś takich większych, głębszych, socjologicznych, ludologicznych rozważań, jeśli chodzi o zestaw tych gier, które reprezentują jakiś konkretny gatunek, jakieś konkretne zagadnienie, problem społeczny, wiecie, o co chodzi. Także bardziej w tą stronę bym szedł. Pytanie numer 3. Czy uważasz, że masz prawdziwych youtuberów wśród przyjaciół, czy z większością łączą cię tylko wspólne interesy? Tu chyba niechcący się wkradł jakiś błąd w konstrukcji zdania pod kątem stylistyki, bo czy uważasz, że masz prawdziwych youtuberów, czy mam prawdziwych przyjaciół wśród youtuberów, z którymi pracuję? I powiem szczerze tak, że oczywiście jest to Rok, Izak, z którymi stworzyliśmy wiele fajnych materiałów. Rok mi podał wędka, nie rybę, w myśl wejścia na YouTube. Izak pomógł mi zrobić mnóstwo bardzo fajnych materiałów, które nie tylko miały fajne wyświetlenie, ale też pokazały właśnie tej mocnej przyjaźni na zasadzie gry łączą, a nie dzielą. Jednak wiadomo, są to osoby, które mają rodziny, mają inne deale, mają inne współprace, mają wiele różnych projektów. To siłą rzeczy takim najlepszym przyjacielem przez wzgląd i na staż, i na jakby systematykę, poziom to jest Urchara, Andrzej Jakiewicz, bo z nim przynajmniej kilka razy na tydzień rozmawiam bądź piszę i na bieżąco współpracuję. Także reasumując, moi drodzy, zawsze zależało mi na tym, żeby utrzymywać fajne kontakty z wieloma osobami, nie paląc za sobą mostów, ale też nie patrzeć z jakąś melancholią na jakieś stare duety, bo nic nie jest zamknięte w żadnym wypadku, nie ma żadnych kłótni czy dram. Bardziej z takim sentymentem, nostalgią, że no jednak już te prawie 9 lat na YouTubie jestem, że wspólnymi siłami kiedyś tam stworzyliśmy dla ludzi, myślę, sympatyczne materiały. Jednak aktualnie Urchara jak najbardziej bezmiennie. Następne pytanie, przedostatnie. Jak udaje ci się pogodzić wszystkie obowiązki? Nagrywanie filmów, zdjęcia, posty na wszystkich mediach społecznościowych, akcje promocyjne, jakiś rudy gość napisze na Messenger. Ile godzin trwa mój, jakby to powiedzieć, dzień pracy? Jak go organizujesz? To znaczy, ja zostałem wychowany w takim systemie mocnego nacisku na tak zwaną życiową operatywność. To znaczy, ja bardzo lubię działać według planu, według pewnego schematu. Jednak jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie jakieś spontaniczne akcje, bo pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jakiś inwestor, jakiś kontrahent zadzwoni, zaproponuje jakąś akcję. Już na tyle jestem znany, że preferuję przede wszystkim te marketingowe akcje kreatywne. Kto oglądał Roy Testy, czy kojarzy właśnie relacje z paintballu z Roy, ten wie doskonale, o co mi chodzi. I jest to generalnie tak, że staram się to uczciwie, powiedzmy sobie, wyważyć. Mianowicie, wiadomo, priorytetem jest rodzina, dzieci, żona, zdrowie w myśl przez cukrzycę jakby naturalnej formy zbijania cukru we krwi za pomocą sportu. Ja staram się trenować 5-4 razy w tygodniu, wytrzymałość, siłę i nie tylko. No i oczywiście YouTube, które zostały jakby rozmaicone przez te streamy, które pozwalają mi jakby stworzyć taki dodatkowy rynek kontaktu z widzami, sprawdzić się troszeczkę w nowej roli, w nowym formacie. To, co nie do końca nie przyjmuje się na YouTubie, to może uda się na streamie jakoś to fajnie ogarnąć i vice versa oczywiście. Wiecie, o co chodzi? Kocham gry i to, co mówiłem na przykład z Tomaszem Działowym w jego programie Lekko Nie Będzie. Czy zamierzasz na zawsze pozostać przy gamingu? Tak, przy gamingu tak. Tak? Tak. No czułbym się trochę zdrajcą. Gdybyś zostawił gry? Tak. Okej. Okay. W pewnym momencie algorytm YouTube'a przestał jakby promować content gamingowy, kładąc nacisk na lifestyle, różne kwestie tego typu związane właśnie z jakimiś programami, teleturniejami, challenge'ami. Czy to są fajne, ambitne treści, to ocenę zostawiam wam. Powiedzmy na tej zasadzie, ja stwierdziłem, że ja z gamingu, nawet jeśli chwilowo jest to temat nieopłacalny, nie zrezygnuję, bo zwyczajnie przez coś takiego gry wideo bym zdradził. I pytanie tutaj ostatnie, jako mini bonus tutaj Krzysiu napisał. Dlaczego warto kontynuować swoją pasję i nie poddawać się na wybojach? No właśnie, bo to jest pasja.
To jest, pasja to nie jest hobby, pasja to nie jest zainteresowanie, pasja to nie jest coś, co musimy zrobić, tylko coś, co chcemy i czym żyjemy, coś, co napędza tak naprawdę nasze życie. Ja wielokrotnie miałem taką sytuację, mimo że ktoś by mógł sobie zadać pytanie, Jezu, ile jeszcze będziesz grał? Ja już gram 25 lat codziennie i często łapię się grając prywatnie, bądź nie, kurczę, jak ja kocham gry, kurczę, jak mi się ta gra podoba, jak mi się fajnie gra, jak to jest piękna branża. I ja zawsze chciałem być taką osobą zapamiętaną na zasadzie, to jest ten gościu od gier. To jest ten gościu od gier. I na tym mi tak naprawdę przede wszystkim zależy. I na przykład bardzo fajne jest to, co na przykład na mój temat wypisuje Łozu, czy Słoń, czy pan Karol Paciorek, że gość jest chodzącą encyklopedią gier, że dla nich Rojo to jest tym gościem od gier, bo on tym żyje. To nie jest tak na zasadzie, że ja gram w jedną grę tam 5 lat. Nie, ja podczas tych 5 lat gram w 4000 gier, tak? Żeby jakby poszerzyć, powiększyć tą swoją skalę porównawczą podczas recenzji chociażby nowych tytułów. Ja też bardzo dużo czytam na temat gier poza grami. Historia jakichś fuzji, jeśli chodzi o firmy, artykuły, publicystykę, biografie jakichś znanych twórców od Petera Molyneux do Wrighta. Mógłbym tutaj wymieniać. Także jeśli się nie poddamy na wybojach, jakby dążąc w tej swojej pasji do z góry założonych celów, to tylko się umocnimy w wierze, że może się udać. I każda pasja zasługuje na to, żeby zrobić absolutnie wszystko, żeby ją przeforsować. I tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę, bardzo fajne pytania. Pozdrawiam Cię, Krzysiu, dziękuję Wam ślicznie. No i tyle, pamiętajcie, gry łącza niedzielą, serdeczna tarcza. Hej, jest.